Siema, hejo, z tematem dzisiejszego odcinka jest nieodpalająca beta. Nie miałem czasu wcześniej się tym zająć, a powiem tak. Linka z ruskiej stacji uratowała sytuację. No i dobrze, że był Jarek z Reginą, bo tak to by było słabo. No co, no to jest ten sam dzień, w którym nastąpiła awaria. Muszę po prostu sprawdzić. Sławek mówi, że podobną sytuację miał w Husqvarnie. I mówi, rozbierz ten wyłącznik i sprawdź. Może tam to samo jest co u niego. Był na serwisie. Specjalnie, bo po prostu wszystko posprawdzał, chciał już nie wiem, wtrysk nowy zamawiać, bag nowy zamawiać. No jestem ciekawy, dlaczego tak się stało. Czekajcie, co ja tu potrzebuję, chyba krzyżaka. Momento. Muszę sobie podświecić. Co tu potrzeba nam? Tak, krzyżak. Właśnie. Trzeba to rozebrać. Jakiś dobry krzyżak by się przydał teraz. Mam to oryginalny od Husqvarny. Tak, to jest, panie. Wszystko gra i buczy. Ja rozumiem, żeby tam czasami się zacinał, jak po piachu jeździłem. No chyba, że gdzieś tam piach faktycznie wpadł. Ale wątpię. W ogóle ostatnio miała właśnie takie problemy właśnie z tym rozruchem. Zresztą zauważyliście na filmikach, nie? Że coś nie tak jest. Zero reakcji, panie. Zero reakcji. No zegar niby działa, nie? Ale nie wiem, czy tu jest jeszcze jakaś bateryjka na podtrzymanie, czy jak to... Czyli lipa. Na razie lipa. Wiecie co? Powiem wam, że zamiast kupować coś naprzód, przyjedzie Piotr i posprawdza mi tutaj to wszystko. Akumulator, napięcie w ogóle i wszystkie przewody i dopiero wtedy będę coś kupował, nie? Bo no ale sami widzicie, no co ja mam tu zrobić. Wiecie co, postanowiłem podładować akumulator. Poprzedniego dnia rozkręciłem ten włącznik, no ale no co, no co ja tam mogę sprawdzić, nie mając jakiegoś przyrządu, żeby sprawdzić w ogóle prąd, napięcie i w ogóle czy tutaj jest styk. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem, wezmę, naładuję akumulator. No i kurczę, mi się wydaje, że chyba to jest wina akumulatora i w ogóle to, że źle odpalała, źle pracowała na początku. Po prostu nie miała takiego prądu. Muszę po prostu taki akumulator załatwić. To doładowanie to tylko takie jest chwilowe na ten moment, żeby po prostu zdiagnozować. I patrzcie to. Czyli można jutro kumować.
Czyli wszystko się wyjaśniło. No, już się martwiłem, mówię, kurde, no coś jest nie tak, ale było tak, że ostatnio faktycznie nie chciała odpalać, jakby, nie wiem, tego prądu miała za mało, w ogóle ten wtrysk nie działał też tak jak potrzeba, dopiero jak no, odpaliła, chwilę pochodziła, bywało tak, że po prostu nagle jakby dostała dużo paliwa, wysokie obroty, potem spadły, nie? Do normalnych. Tak jakoś dziwnie na początku na zimnym to było. No, po prostu, no co, 3 lata akumulator, no to już chyba czas na niego, nie? Napisałem właśnie do kolegi, czy taki bym miał na miejscu, a jak nie, no to trzeba będzie po prostu taki zamówić. Czyli no co, no wszystko się wyjaśniło. Beta żyje, będzie jazda na kole. No szkoda, że akurat nie w ten dzień. No ale co zrobić? Tak już bywa. Ale mówię, no tak nie dawało mi spokoju, nie? Mówię, kurde, no wezmę go, podładuję, nie? Nic mi nie szkodzi, żeby go podładować. No i wyszło na moje. No dobra, no to co? No to jutro guma, lecimy dalej. Nara, trzymajcie się.